W dzisiejszym wydaniu raportu dnia nocne zatrzymanie w Grudziądzu. Zawodnicy Mr. Garden GKM Grudziądz po spotkaniu z kibicami. Za chwilkę zaczynamy sezon i jeżdżenie. Seniorzy głośno czytają dzieciom. Mamy fajne teksty do przeczytania. Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić 45-latkowi, którego świeccy i bydgoscy kryminalni zatrzymali w związku z ułatwieniem i czerpaniem korzyści z uprawiania prostytucji. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a wobec niego sąd zastosował tymczasowy areszt. Z uwagi na przeszłość kryminalną jednego z podejrzewanych, do działań włączyli się policjanci sekcji antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, 45-latka i 34-latka, mieszkańców powiatu grudziąckiego oraz 32-letnią kobietę. Akcję zorganizowano na terenie Grudziądza. 45-latek zarabiał na prostytucji i ułatwiał jej uprawianie przez 32-latkę w mieszkaniu na terenie Grudziądza. Ponadto podczas przeszukania samochodu oraz mieszkania policjanci zabezpieczyli narkotyki. Ich posiadanie zarzucono obu zatrzymanym mężczyznom i 32-latce. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował sutenera na 3 miesiące. Głośne czytanie dzieciom to kolejna propozycja dla grudziąckich seniorów. Pomysł, którego inicjatorem była Rada Seniorów, włączony został do projektu Biblioteka Przyjazna Seniorom. Był opracowywany przez Grudziącką Radę Seniorów w ubiegłym roku. No, działa od stycznia, jak wspomniałam, 2017 i to jest już drugie spotkanie w bibliotekach. Projekt skierowany jest, jak głosi jego tytuł, do osób starszych z naszego miasta. Chodzi o to, żeby seniorzy w miejscach swojego zamieszkania mieli lepszy dostęp do biblioteki, żeby wiedzieli, że na przykład w Miśku istnieje tam ta filia biblioteki i nie potrzebowali przyjeżdżać tutaj na Legionów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, każde w innej filii bibliotecznej. Zmienia się również tematyka. Jest czytanie, są warsztaty, są występy zespołów, jest origamia. No jest naprawdę dużo takich tematów, nie tylko właśnie samo czytanie. Tym razem padło na czytanie bajek najmłodszym dzieciom ze szkoły podstawowej nr 9. Już za wózkiem niania gna, już pod skokach dziki wpędzi, z ciekawości nosem spędzi. Mamy fajne teksty do przeczytania. Jest temat dosyć trudny, bo to wścibskość. Nie wiem, czy niektóre dzieci w ogóle wymówią ten wyraz. Taka forma ma również wymiar edukacyjny, szczególnie jak lektorami są osoby, które nieraz przypominają babcie i dziadków. Może wnuczka na niej grała, przytknął więc do ściany ucho, a za ścianą nadal głucho. Jeszcze jak takie babcie przeczytają, dziadkowie, takie dobre dusze, to być może lepiej sobie przyswoją temat. Kolejne spotkanie z cyklu Biblioteka Przyjazna Seniorom już za miesiąc. Dzisiaj przy sali bankietowej pod Solankami na terenie szpitala odbyła się zbiórka krwi dla potrzebujących z oddziału kardiochirurgii. Krew jest wciąż potrzebna, ale na chętnych do pomocy nie można narzekać. Krwiobóz był wypełniony po brzegi. Krew otrzyma każdy, kto tej krwi potrzebuje, ale dzisiaj akurat zbiórka ta jest przeznaczona właśnie dla pacjentów oddziału kardiochirurgii. No, spotykamy się tutaj dzisiaj w szpitalu oczywiście honorowych dawców przybyło na tą akcję. Krew jest potrzebna codziennie w dużych ilościach. Są osoby, które regularnie oddają krew i biorą udział w akcjach. Oddaję krew nie od dziś. Potrzebował jej w czerwcu mój teściu, który jest strażakiem i uległ wypadkowi podczas akcji. Dla niego też była organizowana zbiórka krwi i tak to już po prostu jest, że się pomaga. Nie wiadomo, kiedy nam będzie potrzebna, naszym bliskim. Kolejny raz krwią będziemy mogli podzielić się już 25 maja. Akcja będzie dedykowana dzieciom, które uległy wypadkom. Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała konkurs wiedzy o Grudziądzu, który odbył się w gimnazjum nr 7. Uczniowie zmierzyli się z różnego rodzaju pytaniami, które dotyczyły naszego miasta. Wczoraj odbył się etap szkolny. Pomysł konkursu wziął się od Młodzieżowej Rady Miasta. Dostaliśmy maila, na którego odpowiedzieliśmy im pozytywnie. Zgłosiło się kilka osób chętnych, więc postanowiliśmy wziąć udział. Konkurs składał się z kilkudziesięciu pytań, które dotyczyły głównie polityki oraz historii Grudziądza. Wbrew pozorom historia naszego miasta jest dosyć rozległa.
Z pewnością trzeba zapamiętywać dużo dat. Na pewno dowiem się więcej o Grudziądzu, zweryfikuję swoją wiedzę, no i lepiej poznam miasto. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikuje się jedna bądź dwie osoby w zależności od liczby uzyskanych punktów. Zawodnicy Mester Garden GKM Grudziądz niemal w komplecie spotkali się ze swoimi kibicami, którzy niezwykle licznie zjawili się w Galerii Grudziądzkiej. Była szansa na pamiątkowe, wspólne zdjęcie oraz zdobycie autografu. Spotkanie z kibicami wpisało się w dwudniowe zgrupowanie żużlowców w Grudziądzu. Za chwilkę zaczynamy sezon i jeżdżenie, więc wszyscy dobrze wyglądają. Każdy widać, że przepracował z nich ten sezon przygotowawczy. To nie ostatnie takie wspólne spotkanie grudziąckich zawodników. Niebawem dojdzie do kolejnego zgrupowania, tym razem poza naszym miastem. Na początku marca organizujemy wyjazd na tor prawdopodobnie w Niemczech. Zobaczymy wszystko, to jest uzależnione od oczywiście warunków pogodowych i myślę, że tam na pewno w pełnym składzie spotkamy. Działacze żółto-niebieskich myślą już także o treningach na własnym torze. Prognozy przewidują deszcze, jeszcze powrót temperatur minusowych. Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej doprowadzić tor do stanu używalności i wtedy będą możliwe treningi w Grudziądzu. Jedną z nowych postaci, którą po raz pierwszy w barwach GKM-u mogli zobaczyć kibice, był Krystian Pieszczek. Młody zawodnik zapewniał, że jest bardzo dobrze przygotowany do nadchodzącego sezonu. Jestem, myślę, że dużo lepiej przygotowany niż w zeszłym roku i fizycznie, i sprzętowo, więc wszystko jak najbardziej do przodu. Lepiej przygotowany do sezonu ma być również kapitan GKM-u Tomasz Golob. Ikona polskiego speedwaya ostatnie tygodnie spędziła w Hiszpanii. Mam nadzieję, że noga nie będzie mi już doskwierać i wszystkie te rzeczy będą z boku. Natomiast ja będę myślał o dobrej jeździe i o tym, żeby robić dobrą atmosferę w drużynie i dużo punktów dla klubu. Tomasza Goloba i Krystiana Pieszczka połączyło jedno – opinie i spekulacje ekspertów oraz wielu kibiców czarnego sportu w Grudziądzu. Chodzi o występy w spotkaniach wyjazdowych. Wielu z nich uważa, że będzie jeździł w nich Pieszczek. Sam zainteresowany nie przejmuje się podobnymi plotkami. Mamy jakieś jasne zasady w zespole, że no po prostu trzeba jechać na przyzwoitym poziomie, tak? Wiadomo, zawsze najlepsza piątka będzie jeździć. Jeden będzie odpadał. Jedną z kolejnych nowych twarzy w żółto-niebieskich barwach jest Kamil Wieczorek, który również jest już na finiszu swoich przygotowań do nowego sezonu. Praktycznie no już wszystko jest gotowe. No fizycznie też jest wszystko już ok. Dużo trenuję, także fizycznie jestem dobrze przygotowany oraz sprzętowy. W formacji juniorskiej zapowiada się zacięta walka o miejsce w składzie. Chętni do jazdy poza młodym Wieczorkiem są także Mateusz Rujner, Mike Trzęsiok i również sprowadzony zimą do Grudziądza Dawid Wawrzyniak. Zamierzam robić swoje, realizować to, co zakładamy z teamem. Także ja się na razie nie przejmuję, będę jechał swoje. Klub zaplanował już także prezentację swoich zawodników. Odbędzie się ona 2 kwietnia. Prawdopodobnym miejscem będzie hala widowiskowo-sportowa na osiedlu Lotnisko.